Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku kanału Autoaktywni. Moi drodzy, śmiało mogę powiedzieć odcinek dla widza. Kiedyś po jednym z odcinków o kleju reflektora było zapytanie od jednego z Was, z widzów, a może kiedyś zrobisz odcinek klejenie kontra spawanie. I taki odcinek dzisiaj dla Was przygotuję. Zanim zaczniemy, bardzo ważna rzecz. Nie jestem wykwalifikowanym spawaczem, nie przerobiłem ton elementów stworzyw sztucznych, jeśli chodzi o spawarkę, dlatego nie zamierzam tutaj nikogo, wiecie, edukować, uczyć w zakresie spawania plastiku, bo to nie moja broszka. Ja bym chciał Wam tylko dzisiaj pokazać jedną i drugą metodę, no i fajnie sobie to podsumować, bo nie oszukujmy się, każda metoda, czy to klejenie, czy to spawanie plastików, niesie ze sobą i plusy, i minusy, i taki oto dzisiaj odcinek. A ci, co spawają to na co dzień, to na pewno mnie pouczą i na pewno powiedzą mi w komentarzach, jak to się robi, tak wiecie, fachowo. Dobra, nie przedłużam, bo mamy przed sobą kilkadziesiąt minut fajnego odcinka, dlatego zaczynamy. Kolejne prace to dokładne oczyszczenie z lakieru obszaru spawanego. Do takich czynności używam maszynki o skoku 8 mm i papieru 150. W miejscach trudno dostępnych, takich jak ta wnęka na odblask, no niestety praca ręczna. Papierem również o gradacji 150-180, tyle tylko, że z metra. Po stronie wewnętrznej czynności się powtarzają, z tym, że jest tu małe utrudnienie w postaci usztywnienia, wygłuszenia, które muszę usunąć. Kiedy jestem już pewien, że obszar naprawiany jest oczyszczony z pozostałości lakieru, przystępuję do dokładnego ustawienia miejsca naprawianego. Współczesna technologia napraw tworzyw sztucznych oferuje nam dzisiaj szereg narzędzi pomocniczych do takich czynności w postaci różnego rodzaju zszywek, zszywaczy. Ja jednak chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak to samo możemy sobie wykonać za pomocą archaicznego drucika i lutownicy, przeprowadzając właśnie takie wstępne klejenie. Jak widzicie, drut, którego używam, to nic innego jak dobrze wszystkim znany drut od Migomatu. Fajnie jest go przyciąć pod odpowiednim kątem, co zaostrzy jego krawędzie i pomoże w przebiciu poszycia zderzaka. W miejscach bardziej zdeformowanych można sobie pomóc ściskami stolarskimi lub innymi szczypcami blacharskimi. Kiedy mam już pewność, że wszystko jest na swoim miejscu, zgrzewam obszar popękany wstępnie lutownicą. Ma to na celu pozostawienie właściwego kształtu podczas spawania właściwego, takiego na gotowo. Po wewnętrznej stronie czynności te są powtarzane. Jak widzicie, klejenie wstępne jest już wykonane. Bardzo istotna rzecz, bardzo ważna. Jeśli chcemy zrobić, słuchajcie, takie spawanie na najwyższym poziomie, tak żebyśmy naprawdę użyli bardzo mało szpachli do tworzyw sztucznych, albo w ogóle, bo da się zrobić. W przypadku tego, słuchajcie, pęknięcie, bo umówmy się, to jest proste pęknięcie, no kreseczka, można powiedzieć. Nic nie jest w obszarze po jednej i po drugiej stronie podeformowane. I w momencie, kiedy się pobawimy z takim klejeniem wstępnym, jak widzieliście, po kolei to szczepiałem, starałem się sprawdzać na bieżąco, trzymać formę, mamy dużą szansę, że jak to pospawamy, obrobimy, mamy tutaj około, nie wiem, 1-2 mm tego plastiku, więc mamy w czym wybierać, mamy troszkę materiału, żeby to zrównać, jest duża szansa, że wyjdzie nam to pod lakiem tak naprawdę na podkładzie, bądź z użyciem minimalnych, śladowych ilości szpachli, gdzie powstanie jakaś dziurka, ale ja uważam, że na tworzywach sztucznych, im szpachli mniej, tym lepiej. No wiecie, czym to się kończy. Lekkie oparcie o słupek, taka szpachla od razu pęka, jakaby nie była zajebista, no to jednak siedzi trochę tego, to wszystko pracuje. Nie ma takiej opcji, takie coś strzeli. Jeśli jest taka możliwość, powtórzę, warto się pobawić, żeby zrobić to klejenie wstępne na najwyższym poziomie i później nam to ułatwi takie klejenie właściwe. Jest jeszcze bardzo ważna, taka istotna uwaga. Tutaj, jak widzicie, w tym miejscu mamy dość spory nadmiar, tak zwaną, kolokwialnie mówiąc, banię. Dlaczego o tym wspominam? W momencie, kiedy ja tu zacznę to spawać i to bym tak zostawił, to miejsca, które są nadmiarem, one się jeszcze bardziej otworzą i zrobi się po przyłożeniu gorącego powietrza jeszcze większy nadmiar. Jeśli mielibyśmy dół, ten dół jeszcze bardziej się zapadnie. Ja w takich miejscach tutaj, szczególnie w tych miejscach, lubię sobie podwiązać drucik od migomatu, zaraz zobaczycie, jak to zrobię, podwiązać drucik do migomatu, od migomatu, przeciągnąć na drugą stronę i złapać tutaj właściwy kształt, właściwą formę. I w momencie, kiedy zacznę to spawać, mam dużą szansę, że to wszystko mi się nie podeformuje. Odnajdujemy teraz symbol plastiku, szukamy w teczce i przystępujemy do właściwego spawania. Zobaczcie, tutaj z tej strony mam dziurkę od mocowania takiego zderzaka, przeciągam taki drut na drugą stronę, naciągam sobie to
O, i mam idealną formę, idealny kształt. Idealnie. Ci, co zaczynają swoją przygodę na amatorskim poziomie, jeśli chodzi o spawanie tworzyw sztucznych, tak jak ja właśnie tutaj Wam dzisiaj pokazuję i co wykonuję, to mają chyba, słuchajcie, taki jeden podstawowy problem, taki główny problem, który jest poruszany na wszelkiej maści forach, blacharsko-lakierniczych. To jest główne zapytanie, jakie temperatury, słuchajcie, do jakiego tworzywa? Bo tak naprawdę mamy dzisiaj taką trochę dezinformację. Już Wam zaraz wytłumaczę, skąd ona się bierze, bo jak sobie zaczniemy szukać po internetach, googlować tabele właśnie spawania tworzyw sztucznych, no to bierzemy jedną, drugą, trzecią i tak naprawdę patrzymy, słuchajcie, no i każda jest inna. I skąd to się bierze? Wiecie, skąd to się bierze? Bo te tabele są dopasowywane, tworzone są do danego rodzaju sprzętu. Co sprzęt, to inna tabela, moi drodzy. Bo tak naprawdę, słuchajcie, mamy chyba trzy takie przedziały temperatur, jeśli chodzi o spawanie właśnie tworzyw sztucznych. Pierwszy przedział to 270-300 stopni, to jest PP, PE, PVC. Drugi przedział to jest, słuchajcie, 320-350 stopni i to jest taki najczęstszy przedział spawania tworzyw, takich gdzieś tam używamy w branży motoryzacyjnej, to jest ABS, PC, PET. Trzeci przedział to jest 380 do góry, to wszelkiego rodzaju poliamidy, PA6, PA66, to są, słuchajcie, pasy przodu zrobione z tym włóknem, takie czarne, takie coś tak fajnie gotują, jak spawamy. No dobra, ale słuchajcie, żebyśmy nie musieli się tego wszystkiego uczyć, bo nie każdy musi, wiadomo, się uczyć, korzystać z tych tabelek, to jest jedna bardzo fajna, prosta metoda na dobranie sobie temperatury odpowiedniej do właśnie danego sprzętu. Moi drodzy, jaki byśmy nie mieli sprzęt? Nastawiamy sobie granice, zaczynamy 260 stopni zaczynamy. Jak odnajdziemy już symbol plastiku, bierzemy, mamy plastik, nie wiemy jaka temperatura, nastawiamy sobie 260 stopni i jedziemy do góry. W momencie, kiedy zaczyna nam się tworzywo nadtapiać, to znaczy, że jesteśmy bardzo blisko, słuchajcie, właściwej temperatury spawania. Patrzymy, jak to się trzyma wszystko, jeśli się jeszcze nie trzyma, podciągamy temperaturę ku górze i tak naprawdę takim prostym sposobem jesteśmy w stanie wyczuć temperaturę spawania danego tworzywa. No dobra, ale co w momencie, kiedy nie mamy symbolu, albo mamy symbol i po zastosowaniu topnika o podobnym symbolu również się nie trzyma. I moi drodzy, nie bez powodu ja wybrałem dzisiaj właśnie taki zderzak i właśnie ten symbol plastiku. Pierwszy powód to robię tego dość sporo i trochę miałem problemów z tym plastikiem. A druga rzecz to bardzo wiele wokół TPO, a ten zderzak właśnie to TPO, bardzo wiele jest, słuchajcie, nieścisłości takich jak różnego rodzaju zamienne tabele. Jak nie mamy jednego plastiku, no to mamy tabelę, słuchajcie, i często i gęsto się zdarza, że widziałem takie tabelki, sam mam jedną, nie? I dzisiaj wiem, że ona już nie działa, ja się troszkę doszkoliłem. Mamy często takie tabelki, w których pisze, że jak nie mamy TPO, to możemy sobie go zastąpić, słuchajcie, PPEPDM. No i tak troszkę gówno prawda, nie? No bo TPO, samo TPO wywodzi się z EPDM plus PP. I to nie jest to samo, słuchajcie, co PPEPDM. No ale wiecie, gdzieś tam źródłem plotkarskim ktoś tam stworzył, puścił to w eter i takie głupoty krążą po internetach. Moi drodzy, tworzywo TPO jest bardzo problematyczne również z takich względów jak dodawanie do niego, jeśli chodzi o branżę automotive, różnego rodzaju wypełniaczy, środków, nie wiem jakie to środki, nie znam się, słuchajcie, na tyle, co powodują, że to tworzywo, słuchajcie, jest bardzo elastyczne, bardzo zbliżone do tworzywa TPE. I mimo tego, że możemy posiadać w swoim asortymencie, słuchajcie, takie spoiwo TPO, to tak naprawdę mamy 50% szans, że pospawamy sobie, słuchajcie, taki zderzaczek. I ja powiem Wam szczerze, że mam spoiwo TPO, ale ten zderzak, który dzisiaj naprawiamy, tym spoiwem nie jestem w stanie pospawać. No i teraz co? Czy jestem skazany tylko na klejenie? No nie, słuchajcie, jest jeszcze jedna fajna metoda, o której Wam powiem. Ja to się, słuchajcie, lubię bujnąć na złomik, no tych zderzaczków trochę tam się ma, no bo się mieli tych samochodów. No i co? Tych zderzaczków TPO mam. Wycinam, słuchajcie, sobie ze starego zderzaczka taki pasek, troszeczkę go dopracuję. No i po próbach, no wielu już próbach, bo wiele razy domyślacie się to robiłem, bo trochę tych samochodów ze Stanów się mieli. Okazuje się, że z innego zderzaczka, jak sobie dobierzemy takie tworzywo, to jesteśmy w stanie to pospawać i w miarę to trzyma. Nie powiem, słuchajcie, nie będę
Wam tu ściemiał, że trzyma idealnie, jak w przypadku takich, wiecie, bezproblematycznych tworzyw, ale dużo lepiej trzyma coś takiego niż zakupione tworzywo, które sobie gdzieś tam zakupuję w pewnych sklepach. Moi drodzy, no dobra, ale teraz ktoś powie, no dobra, ja sobie spalam taki zderzaczek i ja nie mam starych zderzaczków, bo nie mam warsztatu, nie robię, no, ale jest jeszcze jedna metoda i tu niektórzy powiedzą, koleś, stuknij się tutaj, co Ty w ogóle pokazujesz, ale słuchajcie, zderzaki mają kurcze nadmiary, płyty pod spodem, wszelkiego rodzaju listki na ślizgi, na mocowanie pijanek wewnątrz, gdzie tak naprawdę mamy dużo nadmiaru i możemy sobie kawałek skubnąć. I ja nie ukrywam, słuchajcie, wiele razy jak nie miałem od zderzaka na złomie, albo już były wywiezione, miałem zderzak do spawania, to jest skubnę sobie kawałeczek. I wtedy bardzo fajnie możemy sobie pospawać, bo tak naprawdę spawamy, słuchajcie, z poiwem 100% zgodnym do zderzaka, który naprawiamy. No ja wiem, że ktoś powie, że to, wiecie, tam bierze, żeby tu naprawiać, ale powtórzę jeszcze raz, są naprawdę w zderzakach takie obszary, w których możemy sobie pozwolić, żeby sobie skubnąć i właśnie takimi sposobami ja sobie radzę i właśnie takimi sposobami chciałem się dzisiaj z Wami podzielić. Dobra, kończę gadać, zabieramy się za spawanie. Temperaturę mam 300 z haczykiem, dokładnie 307, robiłem sobie tutaj próbę. Przy 280 stopniach nie trzymało to tak mocno na tej maszynie, dlatego jeszcze raz powtórzę, nie sugerujcie się w ogóle tym, co ja tu mówię, jeśli chodzi o temperatury, bo każda maszyna, czy założycie zwężkę na opalarkę, bo różne patenty, różnymi patentami ludzie spawają sobie, to musicie dobrać indywidualnie. Jedna taka uwaga, jak prowadzić tutaj to powietrze. Fajnie jest kierować sobie to powietrze, troszeczkę przed spawaniem to wszystko rozgrzać i fajnie jest kierować sobie to powietrze raz na topnik, raz na element spawany, raz na topnik, raz na element spawany i tak wachlować, po to, żeby równomiernie rozgrzewać obie te części. Jak za długo będziemy trzymać powietrze skierowane na topnik, zrobi się zbyt miękki i nie wtopi się w element spawany. Musimy tą temperaturę jakby ujednolicić, żeby ona była podobna, ta temperatura rozgrzewania i topnika, i takiego elementu, który spawamy. Dobra, powoli przystępuję. Postaram się zacząć, zbliżyć kamerą, żebyście widzieli dokładnie, jak to przebiega. To jest dość bardzo problematyczne miejsce. Już widzę w niektórych miejscach, że ten pasek, który sobie samemu wykonałem, mógł być cieńszy, łatwiej by mi się topił. No ale poradzę sobie, dłużej przytrzymam, po prostu praca pójdzie wolniej, ale uda się to zrobić. Tutaj w takim miejscu fajnie sobie pomóc wkrętaczkiem, żeby to docisnąć. Poczekamy, obcinamy i spawamy dalszą część. Kurczę, przerwę zrobiłem sobie, żeby kamerę przestawić. Tego się nie powinno robić, nie? I już wszystko ostygło, musiałem jeszcze raz rozgrzać i powstało takie zgrubienie, ale to nie szkodzi absolutnie. Dołączymy to. W takich miejscach bardzo fajnie jest, słuchajcie, nie ciąć, tylko zawinąć sobie to na drugą stronę. Wtedy dużo lepsze trzymanie. To są bardzo problematyczne miejsca, ale o tym za chwilę porozmawiamy, bo tu będziemy musieli jeszcze jeden fajny patencik. Ale bardzo ważne jest, żeby nie ucinać tutaj, tylko od razu przejść z tym topnikiem na drugą stronę. Ja ze względu na to, że kurczę, sam sobie tu filmuję dla Was to. O, zobaczcie, tu mi się rozjechało i to grubo. Muszę to przytrzymać. Chwilę. Się wszystko zaczęło rozjeżdżać. Chwilę to przytrzymamy. To jest to, o czym prędzej mówiłem, że takie miejsca właśnie w którą stronę lubią sobie uciec. Mimo to, że zdrutowałem to, widzieliście, no to zaczęło mi jedna strona podnosić się. No zbyt mocne rozgrzanie wszystkiego. No dobra, poczekamy. Chwilę przejdę na drugą stronę, zawinę to z drugiej strony. Tutaj bardzo fajnie jest sobie pomóc wkrętaczkiem. O, drucik puścił. Żeby mieć pewność, że to się wtopi, bo na takich zakrętach mamy bardzo małą siłę docisku. Fajnie jest sobie rozgrzać to i docisnąć wkrętakiem. To są takie miejsca, wiecie, które wymagają dość dużej zabawy. Jakbym miał fajny, duży stół i może operatora do kamery, to bym sobie przewrócił to wszystko. Samemu operator by mi pofilmował, ja niestety muszę dla Was to jakoś tutaj sfilmować. No dobra. O, jest w miarę okej.
Póki to jest ciepłe, teraz przytrzymam sobie to jeszcze przez papierek. Takie miejsca jak te zakończenia uważam, że warto jest przeciągnąć jeszcze pasek w poprzek. Daje to dodatkowe trzymanie, dodatkowe wzmocnienie. Zawsze w takich miejscach od drugiej strony przeciągam pasek w poprzek jeszcze. I taki efekt mamy po spowaniu z drugiej strony bez obróbki. Zaraz to obrobimy. Wygląda efekt po spawaniu jeszcze bez obróbki. Teraz na pewno ktoś jest ciekawy, czym ja obrabiam, no bo każdy ma tam wiadomo swoje metody. Nie lubię do obróbki plastiku używać taśmówek, wszelkiego rodzaju papierów na maszynkach rotacyjnych. Pali, topi. Lubię wstępnie obrobić sobie frezem i tak też tutaj to zrobię, a resztę wykończyć maszynką normalnie, taką mimośrodową, taką tradycyjną do przygotowania lakierniczego, dlatego zbliżam teraz kamerę, obrabiamy. Na pewno widzicie, że tutaj w tym miejscu jest takie zgrubienie, no nie, dość nieestetyczne, no ale zatrzymałem się, musiałem przestawić, zacząłem na dalekim kadrze, musiałem się zatrzymać. Nie będę się to tłumaczył absolutnie, wiecie, ale robię dla was tą robotkę i filmuję. Ale fajnie jest, jak robicie sobie, no to jednak nie zatrzymywać się w połowie drogi, bo wy chłodzicie ten plastik i później ciężko jest zrównać z powrotem tą temperaturę i powstaje właśnie coś takiego, takie zgrubienie, taki spiek, jak w którymś momencie się zatrzymamy i będziemy chcieli dołączyć. Co prawda nie ma to za bardzo wielkiego znaczenia na jakość tutaj tej spoiny, ale wygląda to nieestetycznie. Trzeba się pobawić teraz ze ściągnięciem tego nadmiaru. Co mam tu zrobić z tym zderzakiem. Na tym etapie mogę powiedzieć śmiało, że praca, jeśli chodzi o spawanie, została zakończona. Co mogę dodać, jeśli chodzi teraz o dalszą obróbkę? No starałem się zrobić to tak, jak wam powiedziałem wcześniej, już pod podkład, bez szpachlówki. Powiem wam szczerze, tutaj nie ściemniając, w tym miejscu delikatnie wciągnęło. Wy tego na kamerze nie zobaczycie, ale jak czuję pod ręką. I teraz co z tym? Tradycyjnie mógłbym to zrobić szpachlówką do tworzyw sztucznych, bądź mam jeszcze jedną możliwość. Jeśli mam pewność, że mam to dobrze pospawane, mogę to opalarką rozgrzać, delikatnie podciągnąć i tak też zrobię, albo nie zrobię, zobaczymy. Dowiecie się o tym w innym odcinku, bo zamierzam na tym zderzaczku zrobić zupełnie jeszcze inny odcinek. Ale nie o tym teraz. Jeśli chodzi o to miejsce, tutaj mam delikatnie zapadnięte. Jeśli chodzi o te miejsca tutaj, jest idealnie. Tak naprawdę podkład wypełniający załatwi tutaj sprawę. Co prawda fajnie by było, jeśli jest takie tworzywo sztuczne, dać go ze dwa razy, raz przesuszyć, delikatnie szturnąć, jeszcze raz dać podkład, ale to nie ten odcinek. W każdym bądź razie pracę, jeśli chodzi o spawanie, mam tutaj zakończone. Teraz pora na klejenie, więc nie przedłużam i zaczynamy. W technologii klejenia, podobnie jak podczas spawania, czynności się powtarzają. Na początek odtłuszczenie i przywrócenie właściwego kształtu. Do wstępnego szczepienia również używam drutu od migomatu, z tym że większej ilości. Lutownicę zastępuję szybkim klejem kilkuminutowym i wstępne klejenie wykonane. Podczas takiego klejenia nie możemy zapomnieć o odpowiednim przygotowaniu powierzchni i tak zwanym fazowaniu. O ile podczas spawania tworzyw sztucznych tuż przed samym łączeniem można sobie darować takie wynalazki jak cleaner czy podkład do tworzyw sztucznych, bo nie ma on tu w ogóle żadnego zastosowania, to podczas klejenia klejem uważam te produkty za niezbędne. Jeśli chodzi o cleaner, to pomaga on wybrać resztki kurzu z rys po szlifowinie,
a podkład przyczepnościowy do tworzyw sztucznych znacząco zwiększa przyczepność kleju do podłoża. Kolejną czynnością, jaką wykonuję, to zrobienie kilkudziesięciu otworów po obu stronach pęknięcia wiertełkiem około 2 mm. Taka technika pozwala mi na kotwiczenie się kleju po obu stronach uszkodzenia i znacząco zwiększa wytrzymałość takiej naprawy. Klejenie właściwe zaczynam od wewnętrznej strony, używając do tego elastycznej podkładki, która dopasowuje się do kształtu zderzaka i umożliwi mi prawidłowe wciśnięcie kleju w otwory. Jeśli chodzi o ilość kleju po stronie wewnętrznej, raczej starałbym się wykonać jedno przeciągnięcie, zwracając bardziej uwagę na wypełnienie wszystkich otworów kotwiczących. Po stronie zewnętrznej aplikacja kleju jest nieco trudniejsza. Po pierwsze, musimy zadbać o wciśnięcie go w otwory kotwiczące, a po drugie ułożenie musi przypominać troszkę aplikację tradycyjnej szpachli w celu późniejszego wyprowadzenia powierzchni. Oczywiście nie zawsze się to uda za pierwszym razem, a w miejscach ubogich śmiało można dołożyć klej nawet po przesunięciu pierwszej warstwy. Bardzo ważną informacją podczas takiej naprawy jest prędkość kleju. O ile w przypadku kilkucentymetrowego pęknięcia można sobie zastosować tak zwaną 5-minutówkę, to w przypadku tak długich pęknięć ja lubię klej o prędkości co najmniej 30 minut. Zderzak został sklejony, teraz kilkadziesiąt minut na odparowanie i mogę przystąpić, myślę, do obróbeczki. Mam trochę czasu, to może kilka słów o zderzaczku i samochodzie, z którego został on ściągnięty. Jak widzieliście na przebitkach początkowych, Chrysler Pacifica, sprowadzony, stany, walony. Dlaczego o tym mówię? Nie mam nic osobiście przeciwko samochodom ze Stanów, sami ściągamy, to sam jednym jeżdżę. Jak jest naprawiony na przyzwoitym poziomie, tak wiecie, uczciwie, sumiennie, gdzieś tam z głową, przede wszystkim z głową, no to jest samochód to wartościowy, ale nie pełnowartościowy, no bo jednak swój uszterbek na zdrowiu ma i to musimy podkreślić. Dobra, moi drodzy, chyba wszystko wiecie w tym temacie. Myślę, że zderzak już jest dosuszony, dlatego zabieram się za klocuszek i obrabiamy. I po obrobieniu przechodzimy do podsumowanka, które będzie chyba bardzo ciekawe, jeśli chodzi o ten materiał. Obróbka tego kleju nie różni się niczym od obróbki tradycyjnej szpachlówki. Choć w przypadku tego kleju niektórzy mogą być lekko zaskoczeni łatwością szlifowania. Z jednej strony mamy do czynienia z szlifowaniem podobnym do przysłowiowej gładzi gipsowej, a z drugiej zaś strony klej ten charakteryzuje się niesamowitą elastycznością, co Wam zresztą pokażę podczas dwóch testów dalszej części odcinka. Tak jak w przypadku spawania zrobimy sobie mały test na wytrzymałość, chociaż nie wiem, jakbym go miał zrobić. Jedyne to, co mogę, to trochę to powyginać, chwycić ten zderzak. Co prawda nie sugerujcie się tym, bo to jeszcze będzie do spawania, ale nie to było celem dzisiejszego odcinka, tylko tamto i to za chwilę pospałam już poza kamerami. Dobra, chwycimy to, powyginamy to. Chodź tu bliżej. Nie wiem, mogę chwycić ten zderzak tutaj, spiąć to. Poruszać im tak. No na samochodzie się tak zderzak nie wygina. No i zobacz, że tu się nic nie dzieje, nie? Jak znam życie i komentarze, to na pewno ktoś powie, że miałem to wygiąć tak, złamać, no ale słuchajcie, no. Nawet taką pracę, którą tutaj wykonałem z tym zderzakiem, no to na samochodzie ten zderzak tak nie pracuje, nawet na największych dziurach, więc takie rzeczy mam sprawdzone przez lata i naprawdę wytrzymuję. Zanim przejdziemy do takiego właściwego podsumowanka, chciałem serdecznie pozdrowić, ale tak naprawdę od serca wszystkich tych, którzy tam no urażeni się chyba czuli pod tym pierwszym odcinkiem o klejeniu, co tam pisali, że pracę komuś zabieram, po chuj mi to pokazuje w ogóle, bo tu za 7 zł takie rzeczy się spawa, to po co ty tam pokazujesz takie rzeczy? Kurczę, ciekawe informacje.
drodzy widzowie, powiedzcie mi jeszcze, gdzie waha za 2 złote jest? No, no jak ja to czytam, no to tak sobie myślę, no Polska, kraina mlekiem i miodem płynąca. Jeszcze powiedzcie mi, gdzie ważka za 2 złote, bo ja 80 km do roboty dojeżdżam, no to wdzięczny będę bardzo. Dobra, słuchajcie, radę mam taką, radę na pokrzepienie serca, ktoś się czuł urażony. Rada od wujka Tomka. Wystarczy do swojej pracy tak naprawdę podchodzić, wiecie, tak z sercem uczciwie, rzetelnie, sumiennie i zapewniam was, że nie będziecie musieli takich usług wykonywać za 7 zł, tylko mogli je wykonywać za 700 zł. Mało tego, będziecie mieli tyle roboty, i to naprawdę, ja jestem pewien tego, co mówię, będziecie mieli tyle roboty, że nie będziecie mieli w co rąk wsadzić i przede wszystkim wtedy nie będzie czasu, żeby takie głupoty, bzdury wypisywać, nie? No bo wiecie, czas to pieniądz, lepiej zamiast bzdury pisać, to lepiej zrobić coś i pieniążki wykasować na to. Dobra, teraz właściwe podsumowanie. Moi drodzy, spawanie czy klejenie? No, serce czy rozum? nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ja przynajmniej nie potrafię jej udzielić, ale dobra, żeby komuś ułatwić troszkę. Jeśli chcemy coś jednorazowo, naprawdę jednorazowo i mam ochotę dzisiaj się pobawić, a sam to zrobię, nie dam nikomu zarobić, nie dam nikomu satysfakcji, no to uważam, że klejenie. Klejenie i to nawet nie klejem jakimś, wiecie, z wysokiej półki, tylko za tam 2-3 dyszki, za 4 dyszki fajne kleje są. Śmiało dadzą radę. Jeśli mamy coś, słuchajcie, raz na jakiś czas, tak, wiecie, półamatorsko, ktoś tam gdzieś tam pracuje, ale hobbystycznie handluje jakimś samochodzikiem, wiecie, tu kupi takiego trupka, chce go tam podkleić, no to uważam, że spawanie, maszynka musi być i to taka, wiecie, to tak jak ja, wystarczy taka za 2-3 stówery i raz na jakiś czas też da radę, tu nie mamy za dużo plastików, dlatego też nie mam profesjonalnego sprzętu, aczkolwiek powiem wam szczerze, że kiedyś wzywaliśmy, tak jeździł tutaj po Trójmieście gość, który tak wymiatał w klejeniu i przyjeżdżał na takie usługi. Miałem okazję trzymać taką maszynkę za dyszkę, no, za 10 koła taką w ręku. No jest nieprawdopodobnie wielka różnica, no ale to jak ktoś, wiecie, mieli tego naprawdę prędkość, jakość tego przetopu. No wszystko jest inne, lepsze, ale jak widzieliście, też takim amatorszczyzną da się. I teraz jeśli mamy coś raz na jakiś czas, no to maszynka, ale uważam, że warto mieć z boku zestaw klejowy. Moi drodzy, są takie tworzywa, których nie zespawamy. No nie zespawamy i trzeba podejść z klejem. No kiedyś takim problematycznym był no popularny pur, jakieś nakładki od Mercedesów progowe. Dzisiaj są teoretycznie topniki, spoiwa. Nie wiem, czy się dobrze tutaj sprostujecie mnie na pewno, jak się źle wysławia. Mówię topnik, a to spoiwo. Są takie, które można podejść, takie uniwersalne, uflex, tam nie chcę tutaj, wiecie, nikogo ten za bardzo pod niebiosa tu reklamować, ale ja uważam szczerze, próbowałem tego, wtapiałem siatki, kurczę, tak, no, mam mieszane uczucia, takie inaczej, jak jest wątpliwa taka, wiecie, sytuacja z doborem tworzywa, to ja wolę kleić i wtedy mam święty spokój, bo powiem wam szczerze, teraz o testach wytrzymałości tutaj, jeśli chciałbym to tak przetestować na granicę takiej wytrzymałości, to myślę, że to, co skleiłem, było mocniejsze od tego, co spawałem. No i tu niektórzy mogą być zaskoczeni, powiedzą, ci, co robią, to na co dzień powiedzą, że chujo, spawałem, ale nie, powiem wam szczerze, te kotwice, ta metoda z tymi kotwicami tak trzyma, no nie chciałem, bo prawda jest taka, że ten zderzaczek już chłopaki tam, wiecie, do podkładu robią, nie? No to ja staram się, tak jak wam powiedziałem, robić na takim żywym towarze, nie? No, źle się wysłowiłem, ale na robocie bieżącej, no to zaraz tu będzie w podkład, a jutro już na samochodzie, już wiecie, no, pojedzie sobie to dalej. I jakbym chciał, to tak, wiecie, do granic możliwości, to myślę, że to klejenie byłoby trwalsze. Uważam, że w wielu miejscach klejenie właśnie taką metodą mocniej trzyma. Dobra, tyle, chyba się nagadałem za dużo już troszkę. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, no to docencie to gdzieś tam, udostępnijcie ten materiał, niech tych wyświetleń troszkę, no niech mnie się wiedzie na tym YouTubie, nie? Dobra, żegnam się z wami. Do miłego, do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale Autoaktywni. Cześć!